Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Superbet Rapid and Blitz The Warsaw 2022, czyli turniej rozgrywany w ramach Grand Chess Tour. Fantastyczne zawody, szachy szybkie. Gra Jan Krzysztof Duda, gra Radosław Wojtaszek. Między innymi jest też Anand, jest Caruana, jest Aronian, jest Raport Richard, także śmietanka czołówki światowej. Fantastyczne zawody. W ogóle tutaj Anand robi niesamowitą furorę, ale w trzecim dniu no już miał potknięcie, przegrał z Raportem, ale to nie zmienia faktu, że jest nadal liderem. Ciekawe, jeszcze czekają nas partie błyskawiczne w kolejnym dniu. Po trzech dniach Janek zajmuje trzecie miejsce, Radosław troszeczkę w ogonie, ale też się odbił, także też super. No i zapraszam do analizy bardzo, bardzo ciekawego pojedynku. Partia grana tempem 25 minut plus 10 sekund na zawodnika. Białym kolorem gra Levon Aronian, a czarnymi gra Jan Krzysztof Duda. E4 rozpoczęła się tym ruchem partia, E5 zagrał Janek. Bardzo często widzę, w czołówce światowej grają właśnie panowie i nie tylko panowie, właśnie E4, E5, co jest ciekawe. Czyli takie włoskie klimaty, hiszpańskie klimaty, w zależności co tutaj będzie grane. Goniec C4, no debiut gońca, często taki ruch też się w tym turnieju pojawia. Skoczek zagrywa na F6 z atakiem, prosta rzecz, D3 trzeba bronić, skoczek wychodzi kulturalnie na C6, skoczek na C3, gra gitara i goniec B4 zagrywa Janek, wiążąc skoczka i go tutaj nieco strasząc, ale to jest wszystko normalne. Skoczek na F3, D6, no bo trzeba wyprowadzać elementarnie figury. Po zrobieniu roszady tutaj następuje skoczek A5. Ciekawe posunięcie, które od razu wyjaśnia tego gońca i ten goniec zostaje już złapany, bo jeżeli by był szach, to byłoby pewnie C6, B5, goniec tu, skoczek zbija i tak dalej. Goniec jednak zagrywa od razu na B3, na co skoczek to od razu wybija AB. Właśnie wybicie tutaj pionkiem AB, tak przy okazji tutaj skieruję do osób początkujących, jest ważne, bo otwiera linię. Rzadko kiedy bijemy tędy, czyli pionkiem z C na B, to fatalne byłoby zagranie, dlatego że łańcuch pionków na przykład by się tutaj zepsuł. Po wybiciu pionka na B3 jest roszada, goniec zagrywa na G5, wiąże skoczka. No i tutaj widzimy, że jest już bardzo potężna groźba, skoczek D5, więc zostaje zagrane proste C6, które w przyszłości może dać też ruch D5, żeby atakować centrum. I król H1. No taki ruch, powiem szczerze, chyba niepotrzebny. Nie wiadomo, po co to posunięcie zostało zagrane, ale Aronian jest takim zawodnikiem, który wymyśla różne idee w debiutach i on jest takim, powiedziałbym, szachowym twórcą. No, smakuje sobie różnych posunięć. Nie jest to posunięcie oczywiście jakieś groźne. No w ogóle zagranie królem w debiucie nie jest groźne, aczkolwiek bardziej profilaktyczne, ale chyba pozbawione sensu. Tak mi się wydaje. No ale gramy dalej. Tutaj wieża zagrywa na E8, dlatego że celujemy w pionka, oczywiście, który jest przyblokowany, ale mamy możliwość zagrania D5, żeby te centrum trochę ożywić. Posunięcie H3, posunięcie B5 ze strony Jana Krzysztofa. Też ciekawy ruch, takie na ograniczenie trochę tego skoczka. W sumie może łapanie troszeczkę przestrzeni. Zresztą się wszystko fajnie wyjaśni. Skoczek zagrywa na E2, posunięcie H6, goniec na H4, no i D5 tutaj Janek. I można by powiedzieć, że to czarne przechwyciły fajną inicjatywę i wygląda to bardzo ładnie. No i tak chyba trzeba to stwierdzić. No i posunięcie D4. No daje tutaj do pieca Aronian. Możliwości zagrania są różne, bo jeżeli na przykład byśmy wybili pionka na E4, to prawdopodobnie skoczek bije na E5 i jest ok. Janek postanowił wybić pionka na D4. Nieco chyba gorsze posunięcie, jednak Aronian zagrywa skoczek z F na D4. Chyba nie najlepszy wybór, może trochę dokładniejsze zagranie to ruch E5. No i teraz po takim ruchu można by powiedzieć, no tracimy skoczka. Nie, 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 nie tracimy skoczka, możemy zagrać posunięcie G5. No w tym wypadku wezmę pod uwagę tylko taki wariant. W ogóle to jest bardzo dobry ruch, skoczek z E na D4, ale wezmę pod uwagę tylko bicie na F6. Jeżeli takie bicie by nastąpiło, to byśmy wzięli tutaj tego pionka i powiedzmy po wybiciu teraz na D4
skoczkiem można by pewnie pokusić się o wybicie na f6 i w ogóle ta pozycja byłaby rewelacyjna czarnymi, wszystko się ładnie broni, nie szkodzi, że pionki są tutaj zdwojone, absolutnie król zawsze ucieka, wieża g8, fajne prześwity się pojawiają. Poza tym jeszcze na przykład po wybiciu hetmanem na d4 w tym momencie widzimy, że też jest atak na gońca, no tutaj niby atakujemy skoczka, ale kapitalnym zagraniem byłoby wieża e4, która scala całą pozycję, broni na h4, broni na b4 gońca, atakuje z tempem hetmana, no i w następnym ruchu mamy fajne wybicie na f6 wspomniane przed sekundą. Jednakże w tej sytuacji skoczek z f zbił na d4, trzeba się z tym pogodzić. Janek zbił pionka na e4, jak już wiemy, Aronian lubi mieszać, no i teraz tutaj skoczek wziął pionka, na co oczywiście czarno odpowiedziały hetman d6, no bo trzeba tutaj wspomóc, trzeba zejść ze związania tutaj od tego gońca bardzo niebezpiecznego, no i goniec zbił na f6. Co zrobić? Oczywiście zbijamy figurę na c6, dlatego że ten goniec teraz traci tempo na to, żeby uciec, ale tutaj pozycja jest, myślę, że względnie równa. Wskazaniem bym powiedział na czarne mimo wszystko. Nie dlatego, że gra Janek. Dlatego, że jest para gońców i mi się na przykład tak osobiście podoba bardzo pozycja czarnych, mimo izolowanego piona. Białe pola fajnie trzeszczą, to jest dosyć prosta gra. Teraz Janek zagrywa A5. Wiadomo, tutaj wisiał pionek. Podciągamy pionka. Hetman D3. Goniec zagrywa na F8, czyli z powrotem do obozu, ale to nie znaczy, że to jest źle. Zawsze kwestia obronna jest fajna. Poza tym goniec po przekątnej również dobrze działa. Skoczek na G3, wieża E8. Znowu do obozu. Ale jak już wspomniałem, wieże cały czas działają na linii, nawet jakby szachownica miała 100 pól. Wieża zagrywa z F na E1 i w tym momencie następuje, uważam, bardzo ciekawe posunięcie, jeśli chodzi o strategię. Jest to posunięcie A4. Mi się ten ruch bardzo podoba i założenie tego posunięcia bardzo mi się podoba, bo tutaj nastąpiło wybicie i już tłumaczę, o co chodzi, bo jeżeli na przykład pionek by wybił, no to oczywiście odbijamy prawdopodobnie pionkiem. I ten pionek A4 może zrobić fajną karierę. Nie za bardzo mamy białymi jak go atakować, żeby go zbić. Bo zawsze go wspomożemy gońcem na D7 na przykład. A po każdym zagraniu, wyobraźmy sobie to właśnie, że jest bicie, bicie. I na przykład B3 tam w przyszłości. No to zawsze mamy zagranie A3. Ten pionek jest niezwykle taki, bym powiedział, upierdliwy. No muszę tego słowa użyć. Bo tu jeszcze zobaczycie, że goniec świetnie go będzie wspomagał. I ten pionek naprawdę może zrobić fantastyczną karierę. Aronian gra B4. Nie chcę tutaj otwierać pozycji, ale ten pionek już jest super ustawiony. Wyobraźcie sobie, że ja wiem, że tego pionka się troszeczkę przyczepiłem, ale to jest ważna kwestia, uważam, bo jak ten pionek by stał na przykład na polu A6, no to pozycja czarnych już nie byłaby taka różowa, a jedna różnica, jak pionek jest wysunięty jeszcze bardziej, bo po takim ruchu zawsze tam sobie będziemy grać. Wieża A6, fajny ruch, który włącza wieżę do gry. Posunięcie C6, no bronić pionka należy, tutaj w sposób chyba prosty. Wieża zagrywa na E6, czyli aktywność figur przede wszystkim. Król G1, no i widzimy teraz spalone posunięcie król H1, bo król wraca na G1, więc nic dobrego z tego nie wynikło. Aronian to w ogóle, ale uwielbiam gościa, fantastycznie gra w te szachy mimo wszystko. Goniec zagrywa na D6, czyli poprawienie trochę figury, król F1, żeby nie było tam jakichś szachów. Janek też nie chce szybko wymieniać, zrozumiała sprawa. I teraz następuje ruch. No decyzja bardzo ważna i takie chyba odważne posunięcie, ale chyba jedno z lepszych. Goniec bije skoczka. Ten skoczek mniej aktywny, goniec super, ale bicie jest tutaj uzasadnione. Chcemy grać po białych polach gońcem tutaj białopolowym czarnym. Pionek zbił. Można oczywiście odbić tym hetmanem i to wszystko się fajnie zgadza, no ale zbija pionek. Wybór białego jak najbardziej normalny, wieża zagrywa na E4, hetman F3, posunięcie F6, bardzo ładne też posunięcie ograniczające gońca i zapędy ataku tutaj białych na króla, wieża D1. Podsumowując tę pozycję, ona jest równa. Jest równa, tutaj wiadomo, silniki jakby grały, to by zremisowały po 100 posunięciach, ale grają ludzie i oczywiście czarne niczym absolutnie nie ryzykują. Wolna linia to jest pewien atut. Goniec różnobarwne gońce to też jest duży atut w tym wypadku, uważam, czarnymi. Goniec zagrywa na E6, G4, goniec F7, czyli wzmocnienie pionka. Ten goniec zawsze się fajnie może przerzucić. Hetman F2, goniec na G6, wieża D2.
Czyli takie trochę dreptanie białymi w miejscu w tym wypadku. Wieża wraca. Zawsze tutaj przy szachach szybkich trzeba sprytnie sobie próbować grać i troszeczkę manewrować. Hetman G3, król H7, poprawianie króla, bardzo ważna kwestia, zobaczcie, strategiczna taka kwestia, no bo dlaczego mamy coś tam od razu wymieniać, czy myśleć o wymianach, jak można się super poustawiać. Goniec zagrywa na F2, hetman C6, wzmocnienie, obrona, król G1 wraca, ten król trochę potańczył chyba za dużo i hetman coraz wyżej, hetman zagrywa na F3. I teraz Janek, tak jak to stwierdził Mateusz Bartel, arcymistrz Mateusz Bartel, Janek to mąciciel szachowy i tu się teraz to wszystko zgadza, posunięcie, które mi się niezwykle podoba, takie w starym stylu, ale w takim dobrym stylu bym powiedział, posunięcie D4, oddanie pionka za jakąkolwiek tutaj powiedzmy inicjatywę. O co tutaj w ogóle chodzi? No bo teraz tak, jakby zbił goniec, no to tutaj chyba partia się za chwilę kończy, powierza E1, powiedzmy król na H2, hetman C7. I robi się niewesoło, bo jeżeli hetman zagrywa na G3, to wieża H1, a jeżeli na przykład posunięcie G3, to gonie C4 i tutaj tragedia. Dobrze, to Janek wszystko wykombinował. Na przykład jakbyśmy tutaj powiedzmy zbili pionkiem, co by było fatalne w skutkach, bo gramy goniec E4, hetman na przykład na D1 i hetman D5. Jest pionek mniej, ale jest totalna dominacja figur. Zobaczcie, co ma do powiedzenia ten goniec. Nie za wiele, więc w tej sytuacji oczywiście tutaj białe grają bardzo dobrze, dobrze odpowiadają, wieża bije D4, dalej pozycja jest równa, pionek mniej, ale to nie ma znaczenia, bo figury zaczynają żyć. No i hetman E2, jeżeli byłaby wymiana, wieża dobiera się do pionka, a ten pionek robi karierę, o czym wcześniej wspominałem, tutaj białe grają hetmanem na D5, wieża zagrywa na E5 z obroną, przy okazji z atakiem, tu się świetne w ogóle ustawienie takie powiedzmy, figur bardzo bezpieczne, wtrącenie wieża D2, no i Janek postanowił wymienić hetmany w taki oto sposób, zagrywa wieżą na D1, odpędza króla i goniec zagrywa na D3. Goniec zajmuje piękną placówkę za moment na polu C4, broniąc pionka i przy okazji chcąc zdobyć tego pionka na B2 za chwilę. Wieża E7, czyli jakąś próba aktywności. Goniec C4, goniec D4 grozi bicie, no więc trzeba królem zejść na G8, H4. I tutaj próba będzie zagrania G5, żeby otworzyć pozycję. Nie ma za bardzo jak się przed tym bronić, trzeba grać swoje czarnymi. Janek wieża D2, tutaj na pewno miał to przemyślane już daleko, daleko, nawet po tym ruchu zagrania, po ruchu D4. G5, no, trzeba wybić do końca, wieża zbija i król F8. I cały tutaj myk taki fajny polega na tym, że za bardzo nie można wziąć pionka. Bo jeżeli byłoby wzięcie piona, to jest proste bicie na B2 i nie ma jak zatrzymać tego pionka. Na przykładowo wieża G6, A3, wieża A6, A2 i w następnym ruchu gramy tutaj wieżą i doprowadzamy pionka. No więc to nie jest takie proste. Oczywiście białymi obrona jest dosyć trudna. Wieża zagrywa na A7 i w tym momencie wieża na B2. Piony się wyrównały, wolny się zrobił, no i gramy dalej. Król G3, król E8, czyli zmierzamy do tej wieży, żeby się łatwiej grało. Goniec F6, no Aronian oczywiście na to tak łatwo nie pozwoli. I zaczynają się opcje manewrowe. Goniec D5, goniec zbił, wieża zbiła. Można by powiedzieć, że mamy remis na szachownicy. Teoretycznie tak, ale jednak to czarne niczym absolutnie nie ryzykują w tej pozycji i mają opcję na doprowadzenie pionka. To wszyscy oczywiście to widzimy. Król F4, wieża E2. Przepraszam, bardzo ładne posunięcie, dlatego że odcina białego króla. Bardzo ważna kwestia. Goniec na F6. No właśnie, goniec F6 i w tym momencie goniec C4. Bardzo ładnie blokuje tego pionka. Król F5. Wieża dała sobie szacha, bo mogła. Król E5, wieża F3. Próba wzięcia piona. Bardzo ładna próba wzięcia piona i teraz nie ma jak tego pionka obronić. Goniec zagrywa na G5, no i Janek nie bierze tego pionka, pewnie dlatego, że nie chciał otwierać diagonali obronnej białemu gońcowi, czarnopolowemu i zagrywa wieża na F1. No to wieża szach, tu trzeba uważać, król F8, bo jak zagramy na D8, to niestety robią się takie młynki nieciekawe. Król F8, wieża A7, wieża zagrywa na A1, żeby próbować doprowadzać piona. Ok,
Król F6, próba Daniamata, no. Bardzo, bardzo trzeba uważać. Król E8 ucieka, wieża E7. Wiecie, tutaj też super takiej analizy, ciężko przeprowadzić taką super analizę, by trzeba poświęcić naprawdę pewnie z 2-3 godziny, zakładam. Ale z praktycznego punktu widzenia zobaczcie, jak sobie Janek radzi. Po prostu ucieka tym królem. Ten król, jak się tutaj gdzieś dostanie, to będzie już troszkę łatwiej. Król zagrywa na E5 i teraz bardzo fajne posunięcie, wieża D1. Odcinające króla i okazuje się, ten młynek na królu czarnym nie jest aż taki groźny, bo nie za bardzo mamy zagranie wieżą w jakieś takie pole, które by zyskiwało materiał. Wieża na A7, król C8, goniec E7, no i wieża D5, szach. Myślę, że w tej pozycji Janek miałby troszkę lepsze widoki po ruchu na przykład król B8. Bo wieża musi zagrać tutaj na A5, pilnować tego pionka. I teraz po ruchu na przykład E1 szach, król D6. No po król D6 to w ogóle król B7. I wygrywamy chyba bardzo łatwo, bo wieża jest zakleszczona. Król jest troszeczkę zakleszczony, ale na przykład po zagraniu tutaj król F6 byłoby chyba jeszcze gorzej z uwagi na wieża E6, król F7. I teraz jak zrobić progres w końcówce? No bo chciałoby się zagrać tutaj i dać szacha, wybić wieżę i doprowadzać pionka, ale to nie takie łatwe, bo pionek zbije i goniec będzie pilnował pola A3. Ale teraz jak zagramy A3, to wygrywamy bardzo szybko. No bo nie można teraz zbić, bo jest wieża A6. Król F8 jakby zostało zagrane, to A2. No i jak na przykład goniec C5, to wieża E1 i jest po temacie. No tak nie było. Partia wyglądała następująco. Wieża dała tutaj, te ruchy następne były następujące. Wieża D5, szach, król E4, król B8, wieża A5, wieża D3. Tutaj oczywiście czarne testują, bo mogą. Goniec C5. No i Janek postanowił wziąć tego pionka. Szach nastąpił, król B7, goniec, wieża H3. Tutaj jeszcze wieża dała szacha. Król C6. No jeszcze panowie się testowali. Oczywiście to też są takie ruchy na złapanie troszeczkę sekund w partii. To jest dosyć ważne. Po wieża A7, król B8. Wieża G7 wróciła. I posunięcie A3. W końcu zostało zagrane. Goniec dał szacha. Król A8. Wieża zagrała na G3 z próbą wymiany. Sprytnie. Jednak tego nie możemy zrobić. Nastąpił szach. Król F5, A2. Już jesteśmy bardzo blisko pola przemiany. Król F6, ok, wieża dała szacha, bo zawsze można, król G5, wieża H1, tutaj nastąpił szach, król B7, król F6, no i tutaj aktywność króla przede wszystkim jest bardzo ważna, król C6, król F5, król D5, widzimy już nie ma żadnych szachów niebezpiecznych, goniec F6, nastąpił tutaj szach, król G5, No i teraz mamy tutaj końcowe już ruchy, moi drodzy. W tej sytuacji trzeba zagrać jakoś czarnymi, żeby tę partię wygrać. Jak to zrobić, gdyż widzimy, że wieża broni tego pola, goniec broni tego pola. Co zagrać? Otóż wieża bije gońca. Bardzo ładne posunięcie, król odbija i genialny ruch. Goniec B3, po którym Aronian poddał partię. Dlaczego? Sprawa jest banalna, bo jeżeli będzie bicie gońca, dorabiamy hetmana, a tutaj podchodzimy królem, bierzemy pionka. No i chyba nie trzeba dalej tłumaczyć, że to się wygrywa samo. Pionki dochodzą, król dochodzi. Wszystko działa pięknie. Moi drodzy, gratulujemy Jankowi tej, uważam, pięknej partii. Wycisnął tutaj z Aroniana wszystko, co można było. Ładna realizacja i to się nazywa czołówka właśnie światowa, moi drodzy. Dzięki serdeczne za dzisiaj, za ten odcinek i zapraszam do kolejnego. Do zobaczenia.